Dziękuję uprzejmie. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W dniu wczorajszym, 3 października, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność w podjętej przez siebie uchwale wyraził swój sprzeciw wobec ewentualnego podpisania i ratyfikacji przez Polskę kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą CETA. Podpisanie wyżej wymienionej umowy stanowi realne zagrożenie dla żywotności polskich gospodarstw rodzinnych i polskiego rolnictwa oraz wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo żywnościowe polskiego społeczeństwa. W uchwale tej Prezydium Rady Krajowej Rolniczej Solidarności apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej i polskiego parlamentu o odrzucenie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską i Kanadą CETA. Jednocześnie w oświadczeniu tym pragnę wskazać na odpowiedzialność polityczną i okres negocjacji w tej sprawie, sierpień 2014. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska podała do wiadomości publicznej swój mandat do negocjacji, a 23 września tego roku podczas nieoficjalnego spotkania europejskich ministrów do spraw handlu padły wstępne deklaracje na temat jej przyjęcia. Ministrowie byli za, protestujące organizacje pozarządowe przeciw. Niewątpliwie ważnym argumentem jest fakt, iż warunki tej umowy nie były w żaden sposób przedmiotem konsultacji ze stroną społeczną. 27 października na szczycie Unii Europejskiej Kanada może dojść do parafowania tejże umowy. Szanowni Państwo, zapisy tej umowy stwarzają wiele zagrożeń i rodzą wiele ważnych pytań. Pozwolę sobie również z tej mównicy podnieść wątpliwości Rolniczej Solidarności i swoje jako posła Rzeczypospolitej Polskiej. Pytam więc, dlaczego w tak ważnych sprawach jak kultura przemysłowa i rolna Europa ma przyjmować reguły i technologie kanadyjskie? Wielu z nas pyta wprost, co to za państwo ta Unia Europejska i kto dał jej takie prawa, by decydować w imieniu narodów. Już dzisiaj wiadomym jest, że warunki CETA doprowadzą do zanikania gospodarstw rodzinnych, a wraz z nimi zdrowych, tradycyjnych form uprawy roślin i hodowli zwierząt. Pamiętać należy również o tym, że Kanada jest jednym z największych producentów żywności genetycznie modyfikowanej. Siłą rzeczy na rynku unijnym pojawią się produkty GMO. Dokąd zmierzamy, to dobre pytanie na dzisiaj. Jesteśmy przecież odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i przyszłe pokolenia Polaków. Odpowiedzialność to sprawa zasadnicza. Przed odpowiedzialnością nie należy się bronić. Odpowiedzialność należy okazywać i wykazywać zawsze, a szczególnie w takich miejscach, jakim jest bez wątpienia polski parlament. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję.